Siema z tej strony, koledzy Onso. To dzisiaj uczymy sobie Penkillera demo, niestety, bo nie chciałoby się kupywać, a to sobie przetestujemy i zrecenzujemy jak coś. A ja na chwilę się uciszę, nie będę mówił, będziecie sobie kasetkę teraz oglądać. Myślę, że gra chyba po polsku jest, bo to polska gra jest. My name is Daniel Garner. I've been dead for so long it's hard to remember who I really was. Not a very good person, that's for sure. But even someone like me gets a chance. For a moment in my life, the light appeared. Vanished so fast. We died. I don't know what happened to Catherine. She deserved a better place. I landed here. The world between heaven and hell. I fought with the devil himself. They promised me that I'd join Catherine. Angels and demons tricked me. There's no way out of here. In hell, there's no such thing as the end of pain. When you think it's over, the pain just gets worse. No i tak się gra prezentuje. Jakiejś rewelacji nie jest, nie ma. Daniel? Jakoś jest. Daniel, wake up! He's coming. Ale trochę słabo, że... Daniel Garner, I have an offer for you. Yeah? I have one too. Die! I'm afraid that's my line. But now, do you want your Catherine back? I'll take you to her. Right. I've heard that before. Collect 7 legions of souls for me, and you'll meet your beloved wife. How can I be sure you're not lying like the others? There are only 2 things in the world that are certain. And you're talking to one of them. Yeah, and you're not the tax collector. Ooh. 7,000 souls for your true love. Why are you helping me? Because you are an abomination in the battle with the Hell Lords. You should have died 1,000 times, but you're still alive. You don't belong here. You disrupt the equilibrium. 7,000 souls, Daniel. Then you'll find Catherine. Gra się tak prezentuje. No, może jakoś się postaram jeszcze na wersję pełną, nie na demo, tak teraz to będziemy tylko testować. Pomocy w końcu 12-12. Wypadł. Do grobu. Wracać. Już. Nie ma dla was tutaj miejsca. Czy
szybko się rozbierać. Banhopy będę robił. Miejsce jest tylko tutaj dla mnie. Myśleli na mnie jakieś głowniki, żebym latał. A shotgun sam raz na przykład dla mnie ma dużo szybko strzelność. I moim zdaniem najlepsza broń. Bo jak pamiętam, w poprzednich Pakilerach to broń była używana ciągle. Ale to niestety już demówka. Niepełna ma wersja, choć będę się starał na pewną wersję, jak już mówię. Ale to trzeba będzie czekać. Co to za ptaki? Amunicja już mi się kończy. Do shotguna, słabo. Pane kopy! On jeszcze to przeżył. Nie no, dzwonię do Izaka. Mamy problem, mamy do czynienia z cheaterami. Ogólnie sama rzecz tej gry to zawsze nie możemy, przestajemy naciskać po prostu lewego przyciska, muszę po prostu się tak naciskać, aż nam się po prostu nic nie skończy. Jest amunicja. Dawaj, przytryć tak, aż mu poleciało. Poleciała mu czaszka. Nie miał szans. O, złoto. Choć mi tak to się nie przyda, bo to demo. Duszka. Ale nawet tak w sam raz wychodzą te pany hopy, jak ja robię. Nie ma jakiejś wielkiej rewelacji, ale zawsze jest coś. Dlaczego tutaj nie można kłócać? Słabo. Ja
dupę. Czanie to co takie takiego zielonego świeci się. Tylko jakieś niebieszczalne są. A właśnie, czy jak będę strzelał z daleka, to mniej więcej będę strzelał. Czy mniej? Jestem nieśmiertelny i gówno mi zrobić. Nieskończona amunicja. Ograniczona, hehehe. Ale gówno widzę, nic. Nic nie widzę. Małe szkieletki. Chyba. Chyba mało. Jeszcze przeciw 5, 6 przeciwników chyba zostało. A nie, już nic nie zostało. Ja tu nie jest, no ja nie mogę. Przykleję sobie lewy palec. Przykleję sobie palec do lewej lewego przycisku myszy i normalnie będę tak naginał. Dodatkowa amunicja, zawsze coś. A tu jeszcze jeden tryb jest, jak prawy przycisk myszy nacisnę, to jestem ciekawy co się stanie. Co jest? Wow, zamroziłem go! Świecie, nie miałeś szans. Dawaj, zobaczymy jeszcze tą inną. O, jako to ma problem z penetrację. O. To jeszcze lepsze od szpana. Ja nie wierzę, no. Ty to teraz wyjdziesz. Trzeba uciekać. Wypad! Czemu tak teraz powoli nie wchodzą? Życia mało. Dobra, zaraz, bo tu mało życia mało. Tutaj widziałem to. Maczyńska. O, uzupełniło mi. Człowieku, ile ty brał stery? Bo widać, że samodzielnie to jakoś tego nie zrobiłeś. Śmieć. Co było? Trzeba było zadzierać? Idziemy stąd. Nowa karta.
zaczynamy już kończyć demo? No nie, już. To już chyba trzeba będzie kończyć, bo coś się zepsuło. Albo spróbuję jeszcze raz. Nie, to trzeba pewną wersję. Dobra, ja z wami się żegnam. Ja byłem kolega Ghost. Zostawcie suba i lajka. A jak końcową oceną, to możecie ściągnąć, ale to będzie taka chwila radochy grania w Painkillera. Radziłbym wam zdobyć pełną wersję. No i co? Do zobaczenia i cześć.